Myślę, że New Starter w tym roku to będzie szalenie ważna kategoria, bo właściwie w większości tych New Starterów my na oczy nie widzieliśmy poza teamsami. Więc na pewno trudniej im się było pokazać, trudniej im się było wykazać. Na pewno dużo będzie zależało od tych wszystkich, którzy na co dzień z nimi współpracują najbliżej. Wracając do Gosi. Ja miałem tą przyjemność, że miałem okazję Gosię poznać jeszcze, że tak powiem, w realu, kiedy jeździło się do Poznania i rzeczywiście byłem za każdym razem witany przez Małgosię. Ogarnąć taką ekipę to naprawdę trzeba potrafić. Myślę, że świetnie udało się wejść w tą kulturę GFT, zrozumieć ją. Jeżeli chodzi o recepcję, to jak gdzieś tam dawno temu, pracując jeszcze w innej branży zupełnie, usłyszałam, że recepcja jest sercem każdej organizacji. No i to prawda, tak naprawdę tak. Wszystko przez tą recepcję przechodzi. Dlatego Gosia, jesteś dla nas szalenie ważna i przenosimy się teraz do Gosi. Przenosimy się. No ja w GFT najbardziej cenię sobie wzajemny szacunek do siebie i tego najbardziej poszukiwałam w nowej pracy i cieszę się, że tutaj odnalazłam właśnie ten szacunek, bo gdzieś po drodze mi go troszeczkę zabrakło. Mówię tutaj o poprzednich pracodawcach. W GFT nieważne jakie stanowisko się zajmuje aktualnie i co się robi, wszyscy traktujemy się tak samo. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. I nie poczułam się też gorsza, chociażby dlatego, że nie wiem, czym na przykład różni się Java od C Sharp. Do dzisiaj tego nie wiem. Wiem, że są dookoła mnie ludzie, którzy zawsze odpowiedzą na moje pytania, na kwestie, o których nie mam bladego pojęcia. Dzięki tym osobom właśnie wiem, że nie należy się bać pytać, a broń Boże, nie należy się wstydzić tego, że się czegoś nie wie. No może jeśli chodzi o kategorię Top Team, no to wiadoma sprawa, że tutaj nominowałabym swój zespół, chociażby dlatego, że pracują w nim naprawdę wspaniałe osoby, sympatyczne, miłe, pełne energii, kreatywności, a praca z nimi po prostu sprawia mi wielką satysfakcję. I przy okazji chciałabym tutaj podziękować swojemu zespołowi za to, że ponad rok temu przyjął mnie z otwartymi rękoma, otoczył troską, cierpliwością i wyrozumiałością. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Jeśli miałabym nominować swoją szefową, to w jakiej kategorii i za co? Tak naprawdę to w sumie mam dwie szefowe, bo moją jedną szefową jest Ola Szelong, a drugą jest Natalia Olszewska. I tak myślałam, że jeśli miałabym nominować Olę, to chyba w kategorii creative, bo uważam, że ilość pomysłów i rozwiązań, które chcę wprowadzić, wdrożyć ze swoim całym zespołem na nadchodzący rok, sprawia, że pojęcie new normal nabiera naprawdę realnego znaczenia. Natalię Olszewską na pewno bym nominowała w kategorii caring, bo to ona była najbliżej mnie na samym nieznanym dla mnie zupełnie początku pracy w GFT. W tej chwili mijam już ponad rok pracy w GFT, a Natalia jest dla mnie dalej oparciem podczas codziennej pracy, wspiera mnie, no i sprawia, że naprawdę lubię to, co robię i lubię pracować ze swoimi szefowymi. Także dziękuję Wam, dziewczyny, jeszcze raz. Uważam, że jeśli wchodzi się do nowej firmy, po latach pracy w zupełnie innym sektorze, w innej dziedzinie i tak jak dla mnie sektor IT to był zupełnie nieznany ląd, to wydawałoby się, że będzie naprawdę ciężko, ale po kilku dniach pracy wiedziałam już, że będzie dobrze, bo otaczali mnie sami fajni ludzie. Każda z osób, które towarzyszyła mi na początku mojej pracy, sprawiły, że pierwsze miesiące to były naprawdę dobre, miłe chwile, a dalsza część to już była tylko czysta przyjemność z pracy. A czy łatwo być new starterem w czasach pandemii? Myślę, że
że na pewno troszkę trudniej. Wiadomo, każdy z nas jest inny. Ja na przykład bardzo lubię pracę z ludźmi i brakuje mi tego kontaktu na co dzień. Tego, że mogę z każdym porozmawiać cztery oczy i poznać go zarówno na takim prywatnym też gdzieś poziomie, gdzieś chociażby rozmawiając w kuchni, przy kawie, o codziennych sprawach. Ale myślę, że każdy z nas mimo wszystko gdzieś na tych Teamsach się spotyka, robimy sobie jakieś wspólne kawy online i też się jakoś poznajemy, także myślę, że trzeba po prostu przejść ten czas i wkrótce i tak wszyscy się spotkamy i będzie lepiej.